Chyba już wszyscy wiedzą, że most na Pragę bądź kładka pieszo-rowerowa do Śródmieścia została oddana do użytku jeszcze przed świętami wielkanocnymi w 2024 roku, czyli 28 marca. Natomiast jak wygląda użytkowanie po świętach? Święta, święta i po świętach. I kto faktycznie korzysta z tego mostu, kiedy pada deszcz w środku dnia, w tygodniu? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie i sprawdzimy, czy faktycznie most jest już gotowy i wszystkie prace się na nim zakończyły. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, się znasz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z Nadwisły, w ten deszczowy wtorek, który miał miejsce oczywiście wczoraj. Wczoraj, 2 kwietnia 2024 roku, miałem okazję zobaczyć, jak faktycznie wygląda nowy most. Specjalnie na niego nie wchodziłem, kiedy te były dzikie tłumy, chwilę po otwarciu 28 marca, żeby zobaczyć, jak faktycznie prezentuje się cała nowa konstrukcja, tak trochę bardziej kameralnie. Kameralnie to oznacza, że tak koło godziny 13-14 właśnie widzicie te ujęcie z tej godziny, w środku dnia, w tygodniu, kiedy wszyscy są w pracy, no i co najważniejsze, kiedy jeszcze pada deszcz. Więc de facto warunki pogodowe nie najlepsze, warunki godzinowe też nie najlepsze, a i tak ludzie chodzili cały raz po samej konstrukcji mostowej. No, trzeba przyznać, że faktycznie most jest użytkowany całkiem dobrze. I tutaj wszystkich hejterów faktycznie można ładnie pokazać im, że no, most miał być przez nikogo niewykorzystywany. W ogóle to jest fanaberia. Po co to komu to potrzebne? Po co ten most powstał? A jak widać, jednak ludzie korzystają. Chociaż, jak widzicie, w tym miejscu cały czas nie został jeszcze całkowicie zakończony. W tym miejscu na przykład jeszcze nie powstała pochylnia. Właściwie powstała, ale jeszcze jest niedokończona, bo w tym miejscu by wyjeżdżała aktualnie do zaplecza budowy, które będzie usuwane przynajmniej dla teorii i zapowiedzi w przeciągu najbliższego miesiąca. Natomiast sama konstrukcja mostowa jest już mniej więcej w pełni dostępna dla pieszych, rowerzystów i wszystkich innych użytkowników typu UTO. Jak widzicie, kładka się całkiem ładnie prezentuje od tej strony. I przypominam Wam raz jeszcze, że most i kładka to tematy powszednie, że podobne, ponieważ każda kładka jest mostem. Natomiast w drugą stronę tak oczywiście nie działa. No ale tak jak widzicie na Waszym blasku, taki oto się właśnie w tym miejscu prezentuje ta oto i kładka w kierunku Śródmieścia. Ma ona dwie strefy wypoczynkowe, które właśnie w tym miejscu widzicie. Jej długość to 450 metrów, jest szeroka w różnych miejscach i ma 8 żelbetowych podpór, na których się właśnie utrzymuje. O tych podporach jeszcze dzisiaj będę mówić, bo choć one są oczywiście, no to nie oznacza, że one są całkowicie gotowe. Oczywiście jest tak to zrealizowane, żeby tutaj wszystkie względy bezpieczeństwa były zachowane. Co nie zmienia faktu, że jeszcze parę aspektów jest do zrealizowania. Jeżeli chodzi o szerokość samej konstrukcji, to jest ona szeroka w najwęższym miejscu, w najmniejszym miejscu to jest 6,9 metra, a w największym to jest 16,3 metra, więc na spokojnie te tłumy dzikie w tym miejscu pomieści, a tutaj przez Wisłą Sadę mają jeszcze powstać w tym roku przejście dla pieszych i rowerzystów właśnie przez Wisłą Sadę wraz z budową nowego wjazdu w ulicę Karową z tunelu, więc tam jeszcze będzie dodatkowa sygnalizacja świetna. Z kolei po drugiej stronie Wisły, czyli po stronie Pranackiej, ma jeszcze powstać, właściwie ma zrealizowana całkowita przebudowa ulicy Okrzei. Ulica Okrzei w nowym wymiarze będzie mieć oczywiście szersze chodniki, będą drogi rowerowe, a właściwie pasy rowerowe w jednym i drugim kierunku. No i oczywiście ruch samochodowy na niej jeszcze cały czas pozostanie. Będzie też oczywiście więcej zieleni. Natomiast nie wiemy jeszcze, kiedy faktycznie rozpoczną się prace na ulicy Okrzei. Wiemy, że w tym roku ma powstać te brakujące jeszcze jedno przejście dla pieszych, a z kolei w tym momencie możecie popodziwiać, pomijając te strefy wypoczynkowe dwie, które się tutaj znajdują, no to oczywiście wiadomo, że na nich się niewygodnie siedzi, kiedy jest wszystko mokre, ale z tego co wiem, są bardzo wygodne i przyjemne nocą, kiedy można podziwiać z nich gwiazdy, więc można się położyć na spokojnie i popatrzeć do góry na gwiazdy. Natomiast z innych aspektów to są te kamery, jakie tutaj są zamontowane. O tych kamerach jeszcze powiem więcej za chwilę, jak się do nich zbliżymy. Natomiast jak widzicie, są faktycznie piesi, którzy korzystają z tego nawet w tak kiepską pogodę. Można na spokojnie dojść pewnie tak z 20-30 osób na moście w kiepską pogodę. Ja bym powiedział, że to jest całkiem niezły wynik, jak na takie warunki pogodowe. Więc tutaj wszyscy helikopterzy mają mimo wszystko trochę utrudnioną sytuację, bo jak widać, ludzie korzystają z tej konstrukcji i chyba jednak jest potrzebna. Taki element, jak już to mówiłem nie jeden raz w moich filmach, element wizerunkowy dla miasta.
Natomiast z innych aspektów, które faktycznie jeszcze warto poruszyć, to jest oczywiście sama kładka, jeżeli chodzi o funkcjonalność i to, jak faktycznie piesi z niej korzystają. Jest regulamin na wejściu, mniej więcej, to jest regulamin taki sam jak na całe bulwary. Natomiast z ważnych aspektów jest chyba to, że na kładce się już pojawiają kłódki. Kłódki miłości, jakby je nie nazywać. Oczywiście, no tutaj na całej długości wszystkie barierki są na siatce mniej więcej zamontowane, więc tutaj do tej siatki można na spokojnie przyczepiać kłódki i już dzisiaj, znaczy dla Was wczoraj, czyli we wtorek, naliczyłem 8 kłódek, które zostały tutaj zamontowane. Znając życie, w najbliższych dniach tego będzie oczywiście coraz to więcej. No, więc zobaczymy. Tutaj z kolei ważny aspekt jest oczywiście monitoring. Tutaj wiadomo, że musi być tutaj umiejscowione i musi być to ładnie zrealizowane, żeby widoczność i bezpieczeństwo było. Natomiast nie jestem przekonany, czy te wielkie, ogromne kamery muszą aż tak bardzo zaszpecić tę całą konstrukcję. No ja wiem, że tak to niestety wygląda, no cóż, no nie, mi osobiście się jakoś strasznie nie podoba. Natomiast z ważnych aspektów, które jest cały czas jeszcze nie zrealizowane, to są te właśnie dwie podpory w wodzie. One jeszcze nie są w nurcie rzeki. Jak widzicie, one są jeszcze w tych grodziach. I te grodzie oczywiście docelowo muszą być zdjęte, więc nie rozumiem całkowicie tutaj nawet na stronie internetowej informacji, że cała konstrukcja mostowa jest już gotowa w 100%, skoro nawet wiśle jeszcze nie stoją de facto, właściwie wiśle to stoją, a nie stoją w samym nurcie rzeki właśnie te dwie podpory i jeszcze nie ma pochylni tutaj po tej stronie. Więc no cóż, no trzeba przyznać, że faktycznie to tak trochę bardziej pod kampanię wyborczą zostało dane do użytku, jeżeli chodzi aktualnie, bo most jeszcze w 100% nie jest dany do użytku. Inaczej, jest dostępny, są zrealizowane wszystkie względy bezpieczeństwa, ale jeszcze nie jest gotowy w 100%. Podobnie jak tramwaj na Kasprzaka, jeżeli chodzi o całą inwestycję tramwaju na Kasprzaka. Z ważnych jeszcze innych aspektów, które zostały tutaj zrealizowane w ramach tej inwestycji, to jest oświetlenie dolne całego mostu, więc są jakieś tutaj wizualizacje, które mogą być wyświetlane. Od strony Śródmiejskiej, od bulwarów jest jeszcze taki smer wyświetlany, a nie, czekajcie, to było na 1 kwietnia, no tam Warszawa jest wyświetlana, natomiast nie podoba mi się osobiście to oświetlenie, że jest faktycznie tak widoczne, jeżeli chodzi o to całe okablowanie na tych podporach, to faktycznie no nie wygląda najładniej, tak już wytykaliście w poprzednich komentarzach, można to było zrobić faktycznie trochę lepiej. Natomiast na plus trzeba przyznać, że na jednym i drugim kącie, na jednym i drugim końcu i przyczółku znajdują się wysuwane słupki, więc na spokojnie, jeżeli będzie potrzeba, karetki będą mogły wjechać na konstrukcję mostu, jeżeli po prostu będzie potrzeba. I też, co ważne, cały most jest jedną wielką strefą uspokojonego ruchu, więc tutaj wszyscy mogą się poruszać. Oczywiście wiadomo, że piesi są najważniejsi, rowerzyści są później, ale również pojazdy drogowe mogą tutaj na spokojnie wjechać, typu karetki, czy pojazdy na przykład ZDM-u, więc to nie jest tak, że ktoś tutaj jest wykluczony z użytkowania tego mostu. Te wszystkie pojazdy i te wszystkie środki transportu mogą się tutaj pojawić. Więc w teorii nawet samochód osobowy by tutaj mógł wjechać, bo nie ma znaku de facto zakazującego. Oczywiście tutaj nie dojedzie aktualnie, no bo są te słupki wysuwane, ale jakby się postarać pewnie na spokojnie skuterem można by tutaj przejechać, bo nie ma po prostu znaku zakazującego wjazdu skuterów. Co mimo wszystko sądzę, że niedługo się pojawią takie wielkie tablice, kto faktycznie może z tego korzystać, bo według mnie powinno to być zrealizowane, żeby faktycznie nie było skuterów czy innych pojazdów tego typu poruszających się po całej konstrukcji mostu. Tutaj na koniec oczywiście mogliście zobaczyć trochę inne ujęcia z drona FPV, którym jeszcze polatałem, ale jak widzicie, z mostu nawet w taką kiepską pogodę dosyć dużo osób korzysta. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, a wiznosza. I kolejny film z mostu na Pragę pojawi się najprawdopodobniej za miesiąc bądź dwa, kiedy faktycznie zakończą się już wszystkie prace i będę mógł na spokojnie powiedzieć, że most na Pragę jest już całkowicie oddany do użytku i gotowy, jeżeli chodzi o całą konstrukcję. A na razie chyba nikogo nie zdziwię, ale tego jeszcze po prostu nie mogę powiedzieć. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i tu może się jeszcze pojawi jeden raz ponownie z dronem FPV, ale jak to chyba będzie więcej ludzi. Pewnie część z was się zastanawia, czemu się tutaj nie pojawiłem podczas oddania do użytku 28 marca. Dlatego, że wtedy zrobiłem zupełnie inne zlecenie w innej części Polski i nie mogłem sprzedawać tamtego projektu na rzecz oddania do użytku tego mostu, biorąc pod uwagę, że informacja o tym, że ten most jest oddany do użytku, a właściwie będzie oddany do użytku, dowiedziałem się dopiero 8 godzin przed samym wydarzeniem. Drugi aspekt jest taki, że i tak wtedy nie miałem pozwolenia w tym miejscu na danie od Służby Ochrony Państwa. Takie pozwolenie się uzyskuje na co najmniej tydzień przed i pierwszy termin, kiedy faktycznie miałem już takie pozwolenie, był wczoraj, czyli 2 kwietnia i wtedy też się pojawiłem, żeby jak najszybciej nagrać kolejny film z mostu na Pragę. Do zobaczenia. Cześć!